nagrywa, zobaczymy. Mogę tu się dużo wyżej. Głowa. Zaczynamy. Pierwszy raz w nowej roli. Zamówiłem jakiś czas temu trochę rzeczy od Chińczyka. Część już poprzychodziło, na pewno część jeszcze dojdzie. Ale zrobimy sobie pierwszy taki mały unboxing. Niektóre rzeczy, jak widać, już z rozpędu sobie otworzyłem, ale inne są jeszcze pozamykane i otworzymy je razem. Głównie to są rzeczy do kamerek, do aparatów. Więc zaczniemy. Pierwsza rzecz, która do mnie przyszła, którą otworzyłem. Zamówione wszystko było mniej więcej 2-3 tygodnie temu. I co my tu mamy? Tutaj mamy pierścień. Pierścień do obiektywu. Zobaczymy, jak pasuje. To jest Salior obiektyw z mocowaniem MD. Przejściówka redukcja na Canona. Zobaczymy, czy to w ogóle pasuje. Pasować pasuje, ale się nie blokuje. Ale się nie blokuje i to już jest trochę problem. Nie ma jakiejś blokady chyba. Pierwszy raz w rękach, więc trochę może mi to opornie iść. No niby się to zakręca i tyle, nie ma tak jakby blokady. Zobaczymy, czy do Canona pasuje. Już tu mamy, żeby widać znacznik, gdzie mamy to użyć. Nam weszło, zatrzasnęło się w Canonie, ale z tego mocowania nam wypada. Coś jest chyba nie tak. Na pewno coś tu nie bangla. Ale nie chce się tak jakby zatrzasnąć. Ale obiektyw generalnie działa. No jest to chińszczyzna, więc też nie ma się co cudów spodziewać. Możliwe, że jest tu po prostu coś niedopracowane. Dobra, tworzymy sobie następną przesyłkę. Zobaczymy, co tu w niej jest. Mamy kolejną przejściówkę, pierwszą redukcyjną, tym razem do obiektywu M42, czyli takich popularnych obiektywów zenitowskich. Ostatnio dosyć coraz bardziej popularnych, coraz więcej używanych. To sobie zobaczymy. Już się skręciło, tu nie ma problemu, bo tu jest gwint. Zakładamy plik i jest. Całkiem fajnie to wygląda. Ok, idziemy z kolejną. Tam nie wiem, czego się spodziewać, bo nazamagałem tych rzeczy troszkę i nie pamiętam właściwie, co to miało być. Co my tu mamy? Aha, fajnie, wiem, co mamy. To jest zestaw, na który długo dosyć czekałem. Jest to ładowareczka i baterie do kamerek, którymi nagrywam. Także mamy zapas 4,
4 bateryjki i podwójna ładowarka, żeby to szybciej wszystko można było ładować, żeby można było sobie naładować wcześniej bateryjki i pojechać w teren bez martwienia się, że zabraknie nam prądu. Bo z powerbankami jest trochę niewygodnie. Ok, to byśmy mieli. Trochę nam się tu robi bałagan. No to nic. Zobaczymy sobie kolejną przesyłkę. Ok. Nawet to sprawnie przyszło. Spodziewałem się, że będzie to dłużej szło. Bo zakładałem, że około miesiąca. Ale nawet 2-3 tygodnie zaczęły się pojawiać. Są pierścienie redukcyjne bez tego chipa do AF. Ten jest, nie pokazałem. Ten ma to złącze, które ma coś dawać. Tak naprawdę nie wiem jeszcze co. Próbuję się dowiedzieć, jaka jest różnica z tym i bez tego. Porobimy sobie testy. Ok, idziemy dalej. Coś tu może być. Najprawdopodobniej teraz są jakieś pierścienie redukcyjne albo coś związane z aparatami. Aparatem, bo tak już sporo zamawiałem. Tak, to są pierścienie redukcyjne. Aha, to nie jest pierścień. To jest pierścień odwracający obiektyw, który nakręcamy tutaj z przodu. I możemy założyć wtedy do kanona odwrotnie obiektyw, żeby sobie robić zdjęcia makro. I mamy, jest założone odwrotnie, możemy się bawić zdjęcia makro. Potestujemy, jak to działa, sprawdzimy, dam wam znać. Ok, teraz tak, co my tu mamy jeszcze. I na dzisiaj ostatnia paczuszka, czyli też nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać. To jest to mój pierwszy unboxing, więc jak coś nie wyjdzie, coś nie jest tak, jak być powinno, to was przepraszam. A jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, komentarz i będziemy działać dalej. Co my tutaj mamy? To miało być. Aha. A to jest coś fajnego. Mam nadzieję, że będzie działać. Jest to kamerka, endoskop, taka do zaglądania w trudno dostępne miejsca. O, żeby tam móc zaobserwować, gdzie nie możemy zobaczyć normalnie. Teoretycznie powinna działać pod telefonem, pod Androidem. Jak i mamy tutaj przejściówkę do komputera, mamy jakieś sprężynki, jakieś końcówki, aha. To taka bardzo malutka kamerka, pewnie jakości jakiejś mega to nie będzie miało, ale myślę, że jakieś trudno dostępne miejsca się to nada. Mamy też taką nakręcaną głowiczkę z lusterkiem pod kątem 45 stopni, żeby już zajrzeć w całkowicie ciężko dostępne miejsca, gdzie nie możemy poziomo włożyć kamerki, tylko pionowo. No zobaczymy, jak się to sprawdza. Jakieś druciki. A tu jest końcówka z magnesem, końcówka z haczykiem. Aha, to możemy sobie chyba z tego, co się orientuje, tak, chyba dobrze się orientuje, możemy sobie to założyć. A jeszcze nie wiem jak. To takie dosyć małe. Ale generalnie podejrzewam, że chodzi tu o to, żeby sobie można było, o właśnie, założyć. Śledzić kamerką, a magnesem możemy sobie złapać, jak nam na przykład padnie w jakaś śrubeczka. No nie, fajna zabawka. Przetestuję też. Dam znać, jak się sprawdza. W zestawie mamy instrukcję po angielsku. Płytkę. Pewnie ze sterownikami. Fajnie. Szczerze mówiąc, nawet zapomniałem, że coś takiego zamawiałem. Dobrze, to by było na chwilę obecną na tyle. Czekamy na kolejne paczki.
No i co? I podzielę się z wami efektami, co tam nasi my friendy nam przysłali. Jak to się sprawdza? Porobimy sobie jeszcze testy tych wszystkich rzeczy. Pewnie też z tego jakiś filmik montuję i wrzucę na YouTube'a. No, wygląda to dosyć fajnie. Jest tu jakieś przycisk, jakieś podkrętło. Wygląda tutaj, że jest nawet tym. Jest tutaj chyba mikrofon. No to wygląda, że możemy też nagrywać dźwięk. Czyli jak już gdzieś włożymy sobie kamerkę, zobaczymy coś ciekawego, możemy to skomentować. Okej. Okay. Jestem trochę przeziębiony, pewnie to widać, że podciągam trochę nosem, troszkę się, że tak powiem, zebrał pot na moim czole. Mogę też nie do końca wyraźnie mówić, za co was przepraszam. Ale mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli się podobało, proszę komentujcie, zostawiajcie info. Pozdrawiam.